chwilą widzieliśmy naszą pompę ciepła, jak jest zbudowana, jeżeli chodzi o wszystkie podzespoły tego systemu. Teraz jesteśmy w naszej sali wykładowej, żeby poświęcić czas na teorię, jak działa pompa ciepła. Wiele osób zastanawia się, jak działa pompa ciepła. Czy to jakaś magia? Nie, to nie jest magia. To jest czysta fizyka i to jeszcze sprawdzona. O co chodzi właściwie z pompą ciepła? W pompie ciepła mamy czynnik, który ogrzewa się źródłem ciepła z zewnątrz. Te źródła mogą być różne. To może być powietrze, to mogą być odwierty geotermalne ziemne, to może być hydrotermalna instalacja, czyli czerpanie energii ze źródeł wody, z dużych zbiorników wodnych. Najczęściej stosowane są źródła powietrzne. One są najbardziej dostępne i najbardziej uzasadnione ekonomicznie, dlatego że taka pompa ciepła będzie stosunkowo najtańsza, a jednocześnie bardzo wydajna. Co następnie dzieje się w tego typu urządzeniu? Mamy czynnik chemiczny, który ma takie właściwości, że czerpie energię z powietrza, nawet jeżeli na zewnątrz budynku jest temperatura ujemna. Ten czynnik jest w formie ciekłej. Natomiast podgrzewając się, zmienia swój stan skupienia w stan gazowy. Jak pamiętamy z chemii, zmiana stanu skupienia z ciekłego w gazowy wyzwala energię cieplną. I tak też się dzieje w pompie ciepła. Jest to tak zwany gaz suchy. Jeżeli on nie daje nam jeszcze właściwej temperatury, którą chcielibyśmy przekazać na grzejniki czy na ogrzewanie podłogowe, to mamy sprężarkę, potocznie zwaną kompresorem, która podnosi ciśnienie. Wiemy doskonale, że podniesienie ciśnienia podnosi temperaturę. To też jest zjawisko fizyczne. Dopiero tak podgrzany czynnik chemiczny w postaci gazowej jest przekazywany na wymiennik ciepła. Do tego wymiennika ciepła jest dostarczana woda z instalacji centralnego ogrzewania z domu, czyli ta woda, którą mamy w grzejnikach, w ogrzewaniu podłogowym, czy w zbiorniku ciepłej wody użytkowej, która służy nam do kąpieli. Ona odbiera to ciepło i rozgrzana wraca na instalację do naszego domu. Ale ponieważ odebrała ciepło, wobec tego gaz skroplił się, zmienił z powrotem swój stan skupienia w ciekły, rozprężamy go i, moi drodzy, z powrotem on wchodzi na parownik. Ten cykl pracy czynnika chemicznego jest ciągły, czyli on ciągle pobiera energię z zewnątrz, ciągle jest podnoszone jego ciśnienie i ciągle jest wyzwalana energia cieplna. Podobnie jak odbiór ciepła przez wodę z centralnego ogrzewania, która przychodzi z zewnątrz, z grzejników i ogrzewania podłogowego. Ta praca daje nam około 75% energii cieplnej, czyli uzysku tej energii. Natomiast potrzebujemy jeszcze do działania tego urządzenia prądu, czyli energii elektrycznej. Dlaczego? No bo obiekt tego czynnika chemicznego to praca pomp obiegowych. Sprężarka do swojej pracy również potrzebuje energii. Do tego są urządzenia sterujące, no i system zabezpieczeń. Dlatego pompa ciepła w 75% daje nam energię cieplną z zewnątrz poprzez ogrzewanie powietrzem lub geotermią lub hydrotermią, ale w 25% potrzebuje energii elektrycznej. Większość pomp ciepła powietrze-woda wyposażona jest w grzałkę elektryczną. Ma ona za zadanie wspierać pracę urządzenia, gdy temperatura na zewnątrz spada znacznie poniżej zera. Grzałka załącza się automatycznie, kiedy zapotrzebowanie na ciepło przekracza wydajność urządzenia grzewczego. To jest dzięki niej możemy utrzymać stabilną i komfortową temperaturę w domu bez względu na temperaturę na zewnątrz budynku. Dlatego jest to urządzenie, moi drodzy, które jest bardzo nowoczesne, bardzo ekonomiczne, a co za tym idzie również ekologiczne. Pompa ciepła nie potrzebuje komina. Można tak naprawdę dużo taniej wybudować nowy dom i ogrzewać go właśnie przy pomocy takiego urządzenia, jakim jest nasza pompa ciepła. Więc wiemy już, jak działa pompa ciepła, z czego jest zbudowana i że nie jest to żadna magia. Jeżeli te informacje okazały się dla Was przydatne, to zapraszam Was do subskrybowania i łapki w górę.